Hej, witam was bardzo serdecznie. Tu jest Badairon i zapraszam was na kolejny odcinek z gry, kolejny bądź piąty. Tak, piąty. Tak, piszę gdzieś to na kartce, bo potem... Nie no, każdy odcinek, czy to kurde nasz wampir, czy Red Dead Redemption, ja muszę liczyć na palcach i w głowie i ile, gdzie, kiedy zaczęłam. Następny odcinek, mamy piąty następny odcinek z Red Dead Redemption i bardzo możliwe, że pójdziemy sobie, tu jest coś, ktoś, coś. Zrobimy sobie, wujek coś chce, ale... Karstwa zapasy? Nie, na razie nie... Aha, ja tak zastanawiam się, czemu mi się tak przybliża to. A przecież miałam przy ten, palca na RT. Brawo. Zobaczymy. Ewentualnie wiecie co, może bym przejechała się na podróż tu do tej. Tu do tej. A gdzie mi w ogóle zniknął ten? Gdzie jest ten? Halo? Halo? Fryzjer gdzieś tu widziałam, śnił mi się. Zniknął? Zamknęli się? No chyba kpicie. Ej, chciałam iść do fryzjera. Pokaz głupoty. Może mi się pojawi. Nie wiem co się stało. Dobra, mniejsza. Kuni nasz. Dobra. Nie wiem po co zaznaczyłam, ale... Będzie śmiesznie. Badaj zdjęcie, co? Halo, zdjęcie. Tylko whisky. Nie, tu było coś. Chciałam... Była opcja zbadaj, o. O, było. Dobra, mniejsza. Mniejsza. A tu jest zdjęcie. Tam to co innego było. Możemy oczywiście przybliżyć, żebyśmy się bardziej przyjrzeli, obrócić. I przeczytać, co tam pisze. Wrzesień. Dobra, spadamy. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, pani. Co jest grane? Dobra, idziemy zobaczyć, co... Jesteś tym wujkiem? Tak. Pobudź. Ej, pobudka. Go kopnąć. Wiedziałam, że go kopnie. Myślałeś? So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out. Sure. O, chodźmy. I got some errands to run. Chodźmy, ja posprzedaję jakieś fanty. You gonna take the old man into town? Dziadykę. Tamtą dziadykę też zabierzesz? We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Będziecie zabawiać z klientów gdzieś tam coś? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you. Broda mi urosła. I włosy. Let's go. Fair enough. You got me. Come on in. Yay, wycieczka! Ura! A, czyli jedziemy tam do miasta, to dobrze, że nie ten. Zdecydowałam się sama pojechać. Bo tak to bym i tak jeszcze raz musiała jechać. Jo, koniki! Brrr. Nie tak. No dobra. Zobaczymy, co w tym mieście, jak to miasto wygląda. Nie widziałam jeszcze, ale wydaje mi się, że ono jest tam dostępne, jak robilibyście sobie test wydajności. Tam chyba jest, widziałam coś. O kurcie, nie chcę dawać, bo chora jest. O! Pełną piwnicę wina. Pięć.
Aha. Można pomóc? Mogę pomóc? Mogę pomóc? Właśnie są dyliżansu. Halo, potrzebujesz pomocy? Masz dzisiaj dobry dzień, bo spotkałeś mnie. Pewnie będzie koniec, trzeba połapać. Pomóż. Pokój konia. Mamy dryga do koni. Dziwnie to zabrzmiało. Dryga do koni. Mamy własnego konia. Ale takiego prawdziwego. Nie myślcie nic innego. Halo, 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 halo. Koń. Hej, hej, hej. Koniku biały, piękny. No, chodź, poklepiemy cię. Piękny koniku. Nie, bo jeszcze się do mnie przywiąże i... No raczej. Jesteśmy, kurde, zaklinaczami koni. Zostań prowadzić. Nie, prowadzimy, pomożemy. Czemu nie? Ja będę się raczej starać pomagać ludziom. No, proszę. A konik, poklepię cię jeszcze mogę. A, było miło. Dałeś się ogarnąć. No co, koniki. Konik, a nie koniki. Pa, biały koniku. A, biały koniku. No tak. No. Myślicie, że mamy serce. O, pociąg. No. No, jakieś miasteczko. To jest to? Nie, to nie jest Valentine jeszcze. Czy to już jest Valentine? To już jest Valentine. Jejku, myślałem, że to będzie jakaś bardzo długa podróż. No, piękne widoki. Halo, fryzjer by mi się przydał. Istnieje tu jakiś... O jest, ale zablokowany jeszcze. No, można też chyba z ten właśnie... łapać sobie właśnie jakieś zlecenia na tych... na bandytów. Halo, szybciej. Nie, nie da się dużo. Ja pierdzielę, zaś mi coś przyleciało. Ostatnio mnie coś nawiedza. Czekajcie, muszę to ubić. Ale co to kurde jest? Ja wczoraj też. Wczoraj żem nagrywała, wiecie. Kira i też mi coś przyleciało, ale to było co innego. Gdzie nieco innego będziemy przelatywać. Ciało, Boże drogi. Tak? We'll start in the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. So that's how you see yourself, is it?
A maniac? Well, in my year, I've been known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. Oh, czemu? But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. Pasożytem. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second. Grzybica. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Huh. Then you. Shut up. This is the place now. Come on. Morning. You waiting out there? O Boże, ale że... Nie, każesz, tak się kiedyś robiło. Jak się zabijało jakąś coś owada, to się waliło o ścianę, a potem zostały zwłoki na ścianie. Muszę to posprzątać potem. Cześć, katalog, co tam macie dobrego? Zapasy, remedia, amunicje, wędkarstwo i polowanie, pielęgnacja konia, ubrania. Macie jakieś ubrania? Może byśmy zmienili ubranie? Weźmy, mam 52 dolce. Stroje, co my mamy w stroje? Jakbyś, a po co mam outfit? 85. Wow, jakie to wszystko drogie! Jejku! Ale ładnie to wygląda. Szczędy kapelusz Fullera. Fajnie to wygląda, zrobili. Jakieś takie kurtały. Patrz, płaszcz. Surdutowy. Tak, kamizelkę. Jeansy. Buty. Na razie mi nie stać raczej na nic, ale wiecie, przeglądny katalog. Rękawice. Czelki jakieś. Ostrogi. Jakaś treść jeszcze raz. Chciałabym zobaczyć, co tam jeszcze mają. Nie, no to już akurat wygrzeliśmy. Pielęgnacja konia. Co tam mamy? Silne lekarstwo. O! Może się coś koniowi stać? Takiego dziwnego, że będę potrzebować bycie lekarstwa? Co tam jeszcze mamy? Aha, no to jest samo wstecz. Co to jest wędkarstwo? Co tam mamy? Polowanie. A strzały. Cały zapach maskujący, przynęta. Świerszcze. Robaki. A wędki nie macie? Ja już po prostu mam wędkę. Chyba wszystko. Wentylacja, oni mają zapasy. Pewnie jedzenie mają. Tak, jedzenie świeże w puszce, alkoholy. Ale nie, ja bym chciała sprzedać mu coś. Fajne to mają. Daj. Zadasz to. Zadasz. Trudności chyba warto sprzedać, no nie. Dawne? Nie. Dawne zapasy zostają. Remedia też zostają. Też na razie zostawię. Materiały też. Pędnik. Można go sprzedać. No to sprzedam. Sprzedawca nie przyjmie tego przedmiotu. Bo jest kradziony. Ej, to kto takie rzeczy, wiecie, przyjmuje? Tylko takie, o. Może ktoś inny. No dobra, no to nie, to żegnam. Nie, to ja postoję i podziękuję. Oh, here's to your good health, sir.
and to being down here off that mountain. Absolutely. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to San Diego, cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and hello, train. A deserted country at night, as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Sprawdzić. There's Tilly over there. No, jakoś nie wygląda zadowolona. Excuse me. Zaraz zostanie w czapę. Ej, kurde, ja ci zaraz. Interweniuj. Get your hands off of her. Who are you? A friend of mine. Get the hell off of her, you son of a bitch. Hey, take it easy. Bo cię zaraz kropnę. There's no problem here. There will be if you don't get out of here right. Wynoś się, bo cię puknę. Łeb. Halo. You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you right now. Mogę ci strzelić głowę. Okay. Thanks, Arthur. Dobra, idziemy jeszcze popatrzeć na. Look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. A, zamknięte. Trzeba od drugiej strony. Chyba, że nie to hotel. Ewentualnie zapukam tu, co tu jest. Can I help you, sir? I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella, mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you a friend of his? Tak. A friend of hers. No to idziemy. Co tam dziwnego się podzieje? Zostanie po twarzy. Zaraz wyrzucimy gościa przez okno pewnie i tyle. Aha, tak. Hey, who are you? A friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid a hitter, you goddamn animal. Next time. Szybko. Ograbię go jeszcze za karę. To jest kuźwa, co sobie gnojek myśli. Not very well. 5-6 centów. Fine. You sure? Yeah, nothing to worry about, just men, but... Pracy, ci nie wiem, nigdy na szczęście, może mam szczęście, jak mi się nie trafił i oby nie trafił się nigdy, chociaż już nie potrzebuję. Lots of cash sometimes. Okay, keep investigating. I will. No, wychodzimy na zewnątrz, wychodzimy. No, raczej tak. Właściwie musicie pozbierać tam. After you. Okay. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. Aż znokatował. No. Who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Yeah, right. Gdzie? No, sir. Yeah? No. You're from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? Aha, pewnie będzie go trzeba zakatrupić. Listen, buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. Zwiążę go lasę. Be careful, Arthur. Just a word. Aś tu, kurde, jak cię zaraz... Powiem jeszcze ze Blackwood. Just
Wracaj, gnojku, kapuściany, bo jak cię... Aha, w ogóle... No, jedź. Gdzie on jest, kuźwa? Ja go nie widzę. Aha, dobra, widzę, teraz. Aha! A za jakie grzechy? Mogę cię podeptać jeszcze, jakbyś chciał. Najpierw Kutula nie zapytajmy. Mhm. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? No właśnie. I've got an unfortunate face. Yes, yes, me too. Wyciągamy go czy nie? Please. Just pull me up, come on. Dobra, powiedziałam, że będę pomagać, chociaż takim dziadom kapuścianym nie powinnam. A teraz cię podeptam. A cię bardziej szanowaną osobą. Oczywiście, że tak. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. Teraz spierdzielaj. Zmienię zdanie. You're a good man and I, masz pieniądze. Euro? O kurde. That's very kind of you. But I'm not a good man. Jimmy Brooks. Yeah. Not usually. You see, I was in Blackwater. I kill people. Więc kurde spieszyć się. No właśnie. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not never. I think we have an understanding. Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. Znajdę. Jezu, za każdym razem będzie mi tak pokazywać, że ten... I haven't. Not one lick. Not one cent in this here old mind. Come on. Come on. Have a nice day now, sir. Nawzajem, miłego dnia. Nie, żebym cię więcej nie zobaczyła. Mogę zwrócić konia? A w którą stronę on ten? Ej, ciekawe. Możeśmy zajumali tego konia, tak w cudzysłowie. Możemy oddać. Chyba w tej okolicy, no nie? Powiedzmy. No okej. Jak tak, to spoko, jak mogę go oddać. Nie, Boże drogi, nie chcę wyjść z gry, przepraszam. Tak, oczywiście oddamy, no bo po co mi on? My mamy swojego konia. Mam nadzieję, że mniej więcej tam, gdzie jadę, to mogę go oddać. Określenie zioła. No masz konia. Oddałam! On uciekł, nie moja wina. Zostawiam go tu. Ja już mogę ten odwiedzić. Odwiedzić nie. Czemu mam zablokowany golibrodę? Dziwne, sprawdźmy. Czemu mi to nie ten? Zobaczmy.
Wiem, gdzie ja biegam. O nie, to jest raczej coś. Dzień dobry, Golibrada zamknięty, otwarty, czy tak mogę? No nie, no nie mogę. Psy! No to nie, to się wypchodzę. Oh, Arthur! Arthur, come here, come here, come over here, I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, ain't you just a toughest teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Kuciaczy. Arthur. Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charm. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey, hey, hey. There he is. Watch where you're going. Take it easy, are you about pal? To kiss that guy Take or punch easy, him? Huh? Bijemy się! Bitwa barowa! Kapelutek żeś mi kurde zrzucił! Taniesz po twarzy swojej. Mocnie! Ejejej! Mogę go brać, ograbić. Kapelusz, proszę. No, idę. Bigo. Średnio. Średnio gościu z takim wielkim chłopem. No idę. A kurde, będziemy się... Au. Nie! A kurde. I przez okno. Chodź. Tak. Ała. O, brzuszek. Ała. Oczywiście niezłe widowisko, wszyscy muszą widzieć. Ej, no nie, nie, halo. O kurde. Wielki chłop mnie pobije. O, coś mi nie idzie. Nie, zostaw! Oż ty... Nie! Ile on jeszcze wymaga pobicia? Halo, bierz go! Bierz go. Fajnie, że ten w błocie wszyscy są, no nie? Fajnie to wygląda. You won the fight already, surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well. I thought you'd gone to New York.
and miss all this glamour. Oh. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you. Tylko jestem uwalona błotem. Kurde, co to za polityka? Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater. Mogę się iść teraz wykąpać? Jest taka opcja? Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. A resztę co? Ale ciuchy też mogę wymyć. Nie, nie mogę, za karę. Aha, tam są kawałki tego, tego okna. O, mój kapelusz, przepraszam. Gdzie jest, o, jest mój kapelusz, nie, 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 nie. Brudas, ale z kapeluszem. A, ich nie można, bo to wiecie. Wszyscy pobici. Dobra, nie da się ich ten... No, no, rusz się mi, Artur. Zmień kapelusz. To jest mój. Raczej tak. Dobra, spadamy. Gdyby tak zapadało, popadało sobie to ten, to zmyło mi to chyba, nie? Dobra, co my robimy obecnie dalej? Gracz. Jakiś zapytajnik mamy tu. 5 palców. Aha, gra. Czy my tego golibrodę też żeśmy tam przez przypadek? Gdzie jest mój koń w ogóle? No raczej tak, chciałam to sprawdzić, czy faktycznie mi, wiecie, pokaże, że mój koń jest za daleko. Żeby usłyszeć gwizdanie. No i faktycznie tak. Czynele misje, okej, okay. A gdzie jest? Aha, tu po lewo. Tutaj mamy coś. Podfut. Try to remember what really happened at Sylvia's Saloon back in 76. Just a lot of bunk, Plato. It's just a lot of bunk. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Nie wiem, nie kojarzę. The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I'd prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame.
I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. Then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it. And, well, there's a whole list of gunfighters. Oh, kurde. Every last one. Musieli pokonać? Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of him. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Callum. Zastrzelić ich. Any of them get uppity, shoot them. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Get photos. Okay. Oh. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. No, ciekawe zadanie. Będziemy polować na najlepszych rewolwerowców. Weźmy zdjęcia, aby znaleźć wskazówki dotyczące tego, gdzie przebywają rewolwerowcy. Torby są. Emmet, Orko, Billy. Okej, zacznijmy od tego strony. Okej, możemy obrócić i tam powinno coś pisać. Czytaj. Masakra widziano, plotki o udziale, podejrzany świadek, dlaczego? Przecież Flat Iron mówił rozmowy. Świniopas. Jeziorze Flat. Aha, powinien być zaznaczony, co? W ogóle jest to gdzieś zaznaczone? Aha, tak jest, tu jest. Emmet. Na zdjęciu lewej powinien być gdzieś tutaj. No okej. Okay. Aha, ten się dalej nie otworzył, co? Poczta. A na cóż mi poczta? Trzeba wrócić do obozu. Tylko nie mam kunia. Koń mnie nie usłyszy, a nie chcę kraść kunia. Nie, nie jestem ślepa. Czyś to koniec? No, oddaję w takim razie, ja pierdzielę, no. Brawo. Nie ma. Jeden świadek będzie gonił, no się tobą. Kradzież konia. Stoi dalej i nie ruszył się na centymetr. Czekajcie, stróże prawa. A raczej nie znajdzie nikogo. No i co, ja muszę biegać na piechtę. Masakra. Ani nie ma, kurde, jakichś konnych taksówek. O Boż. Dobra, wiecie co, skończymy. Oszukując teren, zaczyna na czerwono. No to spróbuję wydostać się. Chcę się wydostać z tego czerwonego terenu. Pozbieram jakieś grzybki. Poszukiwane śledztwo w toku. Nie, nie mogę, to nie są roślinki. Gdzie pan? Mnie tu nie ma. To nie ja. Ja nie ukradłam konia. Przyciszą się? Aha, zniknie. O, jak to fajnie wygląda, jak ten poszukiwany znika kolor czerwony z napisu. Dobra, wiecie co? Skończymy sobie ten odcinek w następnym odcinku. Ja dojdę na piechtę tam do tego naszego obozu. No bo też tam potrzebujemy, tam mamy też ten nasz cel.
Grzywna ile? 10 dolców? Przecież to jest bogactwo na tamte, wiecie, czasy. To jest sporo. Aha, co teraz mi na tym obszarze grzywna będzie goniła? Ile tych stróżów prawa? Dwóch. No ja sobie dotrę tutaj. Tymczasowy koń. Halo. Halo. Prawo już cię nie ściga, ale twoje przesłanie zostanie zapomniane, jeśli zauważycie stróż prawa oznaczonym. Nie zostanie wznowione. No to co? Wiem, że gdzieś się chyba chodziło, żeby zapłacić. Koń gdzieś mi przyszedł. Pewnie pod skatymi. O, jedzie, dobra. No zobaczymy. Strąbałam sobie sprawę, no trudno. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami. No tak, na poczcie. Tak, na poczcie się płaci tą grzywnę, dobra. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś innych stronkach, było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Red Dead Redemption 2. Dzięki. Cześć.